dobry, jesteśmy tu dzisiaj z Jarkiem Szczepankiewiczem, architektem rozwiązań chmurowych w GFT i Przemkiem Juszkiewiczem, delivery managerem, który zajmuje się między innymi budową banków wirtualnych, o których za chwilę porozmawiamy. Od jakiegoś czasu pracujecie przy budowie banków wirtualnych. Co to są właściwie te banki wirtualne? Bank wirtualny to bank, który swoje usługi udostępnia przez internet i przez inne kanały elektroniczne, a jego głównym założeniem jest wykorzystanie technologii do dostarczania usług bankowych. Takie banki powstają głównie po to, żeby jeszcze szybciej dostarczać nowe produkty, nowe usługi bankowe dla klientów oraz żeby napędzać i rozwijać innowacje w bankowości. No dobrze, ale czym taki bank właściwie różni się od bankowości mobilnej? Dlatego, że teraz mamy szereg innowacji w bankowości, typu założenie konta na selfie, to wszystko staje się coraz szybsze, coraz bardziej dzieje się wirtualnie. Co jeszcze taki bank wirtualny może zaoferować innego? Właśnie, jesteś na wakacjach, potrzebujesz dodatkowego zastrzyku gotówki, nie masz przy sobie karty kredytowej. W tradycyjnym banku otrzymanie kredytu jest praktycznie niemożliwe, będąc za granicą, ponieważ, tak jak wspomniałem, musisz przyjść i podpisać umowę. Dla przykładu, jeden z azjatyckich wirtualnych banków daje kredyt w ciągu 30 sekund od momentu złożenia wniosku kredytowego i oczywiście wszystko dzieje się online. A Jarku, powiedz mi, jak szybko powstaje taki bank? Jakie tam są technologie używane? Czy na przykład do obiegu dokumentów używana jest technologia blockchain? Może być, nie musi. Powiedziałbym, że banki wirtualne można stawiać nawet w ciągu kilkunastu miesięcy. Założeniem oczywiście jest to, że korzystamy z gotowej platformy do core bankingu, tak zwane systemy core bankingowe nowoczesnej generacji oraz, że jesteśmy w stanie postawić nasz bank na jednym ze środowisk publicznych chmur, dostawców publicznych chmur. Wtedy mamy warunki pozwalające na to, żeby można było w bardzo szybkim czasie, takim kilkunastomiesięcznym, postawić taki wirtualny bank. Jarku, mówisz, że w ciągu kilkunastu miesięcy, a powiedz mi, ile może potrwać modernizacja bądź też zmiana systemu core bankingowego? To zależy, z jakim systemem mamy do czynienia. Jeżeli mówimy o nowoczesnych systemach, one w specyficzny sposób powstały, żeby bardzo szybko można było wykorzystać do kustomizacji produktów dostarczanych klientowi. Co to oznacza, jaka jest różnica? W tradycyjnych systemach core bankingowych zmiana związana z dostarczeniem nowego produktu wymagała długotrwającego kontraktu z dostawcą systemu, analizy potrzeb, pisania specyfikacji, analizy zmian, myślenia o kompatybilności wstecznej. To wszystko pożerało mnóstwo czasu. Jeżeli natomiast mówimy o nowoczesnych systemach core bankingowych, ich budowa jest tak zaprojektowana, żeby udostępniać bardzo granularne API do dyspozycji przez integratora, czyli przez bank. To wpływa na to, że tworzenie nowych banków wirtualnych jest bardzo szybkie z użyciem nowoczesnych platform. Okej, czyli tak naprawdę, Przemku, warto postawić nowy bank, żeby wyjść naprzeciwko oczekiwaniom klientów. To jest trend, z którym się spotykamy wśród naszych klientów i to jest trend, który obserwujemy na rynku. To są nowe banki wirtualne, które powstają obok bardzo dużych banków i te banki wirtualne swoją ofertę kierują bardzo często do konkretnej grupy użytkowników. Tak? Dzisiaj wymagania do bankowości, w ogóle wymagania są dedykowane przez klientów. To klienci decydują o tym, jak i kiedy korzystają z bankowości. Warto, myślę, podkreślić też, że duża część nowych wirtualnych banków powstaje z kapitału, który jest tak naprawdę fundowany przez tradycyjne banki. Także banki doszły do wniosku, że zamiast modernizować i robić rewolucję w swoim podstawowej ofercie, często stawiają na utworzenie nowej firmy, nowej organizacji, która korzysta z ich know-how, ale już budowana jest od zera pod kątem nowych odbiorców i nowej oferty. Czemu tradycyjne banki mają iść w tę stronę? Klienci tworzą wymagania, to klienci ustawiają oczekiwania dla banków. To klient dzisiaj decyduje o tym, kiedy i jak korzysta z bankowości.
dzisiaj ludzie, młodzi ludzie są w pędzie, potrzebują dostępu do swoich pieniędzy natychmiast, potrzebują natychmiastowej reakcji banku na ich pytania, potrzebują natychmiastowych decyzji kredytowych oraz innych usług. Klienci chcą otrzymywać te usługi szybko i nowe produkty szybko. Bank, który jest zależny od swojej fizycznej placówki, no działa od którejś do którejś, prawda? Ma dokładnie sprecyzowany zakres godzin, w których funkcjonuje. A będąc w innej strefie czasowej, na przykład na wakacjach w USA, prawdopodobnie ten bank jest właśnie zamknięty, a my nadal chcemy mieć dostęp do tej pożyczki. Klienci banków wirtualnych nie mają problemu z dostępem do absolutnie wszystkich usług na całym świecie 24 na dobę. Co stoi pomiędzy tradycyjnym bankiem a bankiem wirtualnym? Jakie są przeszkody jeszcze na tej drodze od jednego do drugiego? Co jest niezbędne, żeby bank tradycyjny mógł stać się nowoczesnym bankiem wirtualnym? Myślę, że mamy dwa główne składniki. To jest technologia i nowoczesne metody dostarczania tej technologii. Jeśli chodzi o technologię, mamy dwa czynniki. Pierwsze to jest właśnie nowoczesne systemy core bankingowe. Drugie to jest wykorzystanie możliwości chmury publicznej. W tradycyjnym modelu inwestycji musimy dokonać dużej inwestycji, następnie czekamy, aż ona zostanie zwrócona. Mamy też bardzo dużą akumulację kapitału i niewykorzystane zasoby. I znowu cykl się powtarza, musimy znowu w miarę rozszerzania oferty, musimy znowu zainwestować, czekać na zwrot i martwić się o następny cykl. W chmurze jest to inaczej, w chmurze jesteśmy w stanie działać już na bardzo niskich wolumenach klientów i transakcji, jesteśmy w stanie też wraz ze wzrostem liczby klientów i transakcji osiągać coraz większe korzyści, efekty skali, jest to znacznie łatwiejsze. Następna bardzo duża korzyść jest to, są to korzyści wynikające z podziału obowiązków między dostawcy w chmury i banki. Prawidłowe nadążanie za zagrożeniami w publicznym internecie jest bardzo kosztochłonne. Dostawcy usług chmurowych starają się być zgodni z najnowszymi zabezpieczeniami, inwestują bardzo duże środki na zapewnienie tych zabezpieczeń, a więc ściągają te koszty, które banki musiały pokryć ze swoich budżetów. Rozumiem, że wirtualne banki wymagają nowoczesnych systemów core bankingowych. Powiedzcie mi, jaka jest zaleta takich systemów? Czym one się różnią od tych tradycyjnych? Po pierwsze, to jest w ogóle możliwość wykorzystania zalet chmury. Skalowalności, redukcji kosztów infrastruktury. Potem kolejną zaletą to jest właśnie ta brak zależności pomiędzy core bankingiem a pozostałymi częściami systemu. Nie ma zależności, jakby core banking nie wymusza konkretnego systemu operacyjnego, konkretnej wersji języka programowania, wirtualnej maszyny, konkretnej wersji bibliotek używanych do pisania na przykład frontendu. Jest to odseparowane, to jest kolejna zaleta. Co za tym idzie, to jest możliwość utrzymywania każdej warstwy w swoim własnym cyklu życia. To niesie ze sobą dużo oszczędności, ponieważ jesteśmy w stanie bez dużego ryzyka modernizować infrastrukturę, na przykład wykorzystywać infrastructure as a code do utrzymywania infrastruktury, zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, ponieważ możemy patchować systemy, patchować biblioteki, jednocześnie nie modernizując i nie dotykając korowego systemu. Kolejną ważną zaletą jest właśnie sposób definiowania produktów bankowych. To, z czym się najczęściej spotykamy, to są właśnie smart kontrakty. Wielu producentów systemów, tych nowoczesnych systemów core bankingowych dostarcza, ma się możliwość budowania produktów bankowych w oparciu o smart kontrakty. Teraz jaka jest jeszcze wartość? To jest utrzymanie wiedzy biznesowej, ponieważ ta wiedza biznesowa nie jest głęboko zaszyta w tym core bankingowym systemie. Ona jest na zewnątrz zapisana w postaci kodu, przez co teoretycznie i w praktyce również ta wiedza jest przenaszalna. Tak samo w przeszłości tradycyjne systemy core bankingowe wymuszały utrzymywanie wielu systemów dla każdego banku oddzielnie. W momencie, gdy mamy standardyzację core bankingów i tą eksternalizację możliwości personalizacji produktów, zmniejsza to znacznie koszty utrzymania, ponieważ utrzymujemy jeden core banking system, a ta część rozszerzalna jest w gestii danego banku.
Warto też dodać, że, ta przestrzeń i odległość między bankami, które są stawiane od początku na nowoczesnych platformach i bankach, które próbują nadążyć za nimi, ona rośnie. To jest tak naprawdę powstawanie banków wirtualnych jest takim motorem napędowym do rozwoju tej innowacji i rozwoju technologii w innych bankach. Banki tradycyjne, które chcą nadążyć za trendami, które chcą sprostać oczekiwaniom klientom, rosnącym oczekiwaniom klientom, również muszą poddać się właśnie temu procesowi modernizacji swojego stacku technologicznego.